Europy. Brawo, Maja. No to rzeczywiście, ona jest dziewczyną na medal i te medale zdobywa z regularnością godną pozazdroszczenia. Pozdrawiamy Maję. Pozdrawiamy Maję, pozdrawiamy także Anię Szafraniec. Anię też Szafraniec, oczywiście. I Olę, i Olę Dawidowicz. A Paulę Gorycką? Też. A Magdę Sadłecką też. Też. Wszystkich pozdrawiamy. Andrzeja Piątka możemy też pozdrowić. Dobrze. Dobrze, że nie słyszą wszyscy tego, bo są zainteresowani, są w Izraelu. A czy myślisz, że w Izraelu kolarze jadą w drugą stronę? Zobacz, a co to tam? Ach, to ten helikopter taki robi. Właśnie tak zastanawiam, skąd ten kurz leci. I tutaj jest Rżysko. Taka ładna nazwa, mało teraz stosowana, prawda? Rżysko. Ja miałem takiego w wojsku chyba jakiegoś kaprala. Nie wiem, czy kapral nazywał się Rżysko, tak. No fajnie się nazywa. On chyba był specjalistą od musztr. Jakoś mi pasował ten Rżysko i musztra. I to dużą karierę na Zachodzie by zrobił z tym nazwiskiem. No, jak byłby prezydentem, to już by we Francji to w ogóle mowy by nie było, żeby ktoś powiedział Rżysko. Kami, ale później znów w następnym tygodniu będzie. Tak, co parę będzie etapy w następnym wygodniu? To nie wiemy. To wie. Wszystko tak, może no, się tutaj zdarzyć. Wszystko mieliśmy się jednego dnia trzech prezydentów, to i wszystko może. Czy się przyczepiają tych trzech prezydentów? O co to chodzi? Nie wiem, czasami już nie ma o czym fajnie gadać. To jest. No, ale bardzo mi się podobał ale pan marszałek Senatu, który powiedział, że kiedyś w quizach jego nazwisko będzie służyło za bardzo trudne tak, pytanie. Jeden z prezydentów 8 lipca, prawda? No i co? Tyle o tym, to takie, wiesz co, wakacyjne tematy polityczne, tak, zastępcze oczywiście. A my mamy też temat i wcale nie wakacyjny, bo zastępczy też mamy quiz i konkurs dla państwa. Tak. Tour de Pologne, bo ten konkurs organizujemy wspólnie. Tak, a propos tych zegarków, to ja mam informację, o której ty troszkę wczoraj powiedziałeś. Myślę, że to były z limitowanej serii. Myślę, że były z limitowanej, ale chciałem powiedzieć, że to strasznie na taką wysoką półkę od razu wdepnąłeś naszej transmisji, bo strasznie dużo informacji zarzuciłeś zawsze państwa. Tak jest, mnie na zarzuciłeś. Podaje się tak dużo informacji. W trakcie się podaje mniej informacji. No dobrze, możemy, umówimy się, że wcale nie będziemy mówić, kto prowadzi. W ogóle nie. Tylko będziemy to trzymać w tajemnicy i poinformujemy. I zrobimy konkurs, żeby państwo mówili nam, kto. Ale nie możemy tak z państwem rozmawiać. Ja wiesz, marzę czasami, żeby mieli taki z państwem kontakt, jak na przykład na w szkle kontaktowym, prawda? Żeby ktoś mógł dzwonić. Żeby dzwonili i byśmy mówili, co tam. No podaj sobie numer swojego telefonu komórkowego. A właśnie muszę go wyłączyć, bo może zaraz Edy Merckx zadzwonić, co będzie w tym. Na pewno. Nie, już dawno nie dzwoni teraz. Może zadzwoni, żeby się spytać, co sądzisz o transferze Contadora. No, żeby porozmawiać na ten temat, bardzo cię proszę, to jest temat rzeka. Państwa, wracam do... A czekaj, bo ja tylko jeszcze chciałem a propos tego wywiadu, tak, że tak patrzę na tego reportera Eurosportu, on mi się wydaje bardzo być zaspany zawsze. No, chyba. Takie mam wrażenie. On chyba jest pierwszy raz, prawda? A jest podobny troszkę do Turka grającego w Niemczech Uzila. Też ma takie zaspane oczko. A Uzil wydał ci się zaspany? Tak. Bardzo dobrze rozgrywa te wszystkie piłki. Proszę państwa, więc bo Tomek, bo naprawdę troszkę dyscypliny poproszę dzisiaj. No dobrze, dlatego, ale że... sam zwróciłeś uwagę, że nie powinno się dawać za dużo informacji na wstępie no, relacji. Chciałem powiedzieć, że wczoraj Contador poszedł do autobusu, ale... gdzie był Armstrong, czyli do Radia Szak. Tu jedzie samochód, tu kręcą się koła, tu on dokręca, tu... O, zobacz, do tyłu. Dlaczego do tyłu tak... Patrz, jakie... No, jaki golop. Sztuki robi, no proszę. O, i teraz będzie przepakowywał tą torebkę. Mógłby dać dyrektorowi wyścigu coś do zjedzenia, bo tamten na pewno nie ma. Taki był, proszę państwa, dyrektor wyścigu. O, powiedziałem, że wyrzuci, połowę wyrzuci. Ale to nie powinien wyrzucać, bo tam dzieci są. No ale już były protesty w tej sprawie. Że nie wolno wyrzucać. Że kolarze śmiecą, tak. Tak, no właśnie. Był taki... ale wiesz, co piszą? Nie wiem. Że raz jeszcze kolarze z HTC Columbia wykoleili swój pociąg.
On się wykoleił. Cavendish wcale z tego pociągu nie korzystał, a mimo to wygrał, dlatego że już tak był bardzo zły. Dzień dobry, pani doktor. Witamy panią. Pani doktor dzisiaj od rana pracuje. Tym razem opiekuje się Jezusem Hernandezem. Proszę popatrzeć. Wszyscy czekają na kolarzy. Turgot dostał 6 na 10, bo szósty był przedwczoraj, szósty wczoraj na mecie. No widzisz, także nie wiadomo, może się poprawić, może o 2 oczka, może o 1, ale niekoniecznie dzisiaj. No i 0 na 10, kto dostał, jak znajdziesz, Tomku, kto 0 na 10, to powiem, że jesteś wielki. No kto dostał 0 na 10? Myślę. Ale troszeczkę kolarz? Tak. No nie Farrar, bo był bidny, bo wprawdzie drużyna go rozprowadzała, ale poturbowany nie dał rady. Nie Farrar. Nie. Nie, nie zgadniesz, powiem ci. Proszę państwa, znów będzie przerwa reklamowa. Za minutę, 2 minuty, więc szybko powiem. Cavendish. Wiesz za co? Nie. Nie spodobały mu się, im się jego łzy na podium. Powiedzieli, że woleli Cavendisha takiego, który chce wygrać za wszelką cenę, który nawet czasami gesty ma niepiękne, niż takiego beczącego na podium. Ale ja też się nie zgadzam, bo ja wczoraj bardzo współczułem mu, że on płacze. To było wzruszenie. Wszystko, co ludzkie, nie jest nam obce. A będziemy mówić, co on mówił, Cavendish. Właśnie ciągle mówił, że on nie chce być tym bad boyem, a wszyscy go za takiego uważają. Taki jest skład uciekającej grupy. Tak, Tomku, mam zagadkę dla ciebie, bo mieliśmy zagadki sobie robić. To ja ci powiem. Wczoraj było bardzo, bardzo gorąco na trasie, 35 stopni czasami temperatura przekraczała. Jest jeden z kolarzy. No nie, to ci nie odpowiesz, to po co taką ci zagadkę robię? Jeden z kolarzy, to ja bez zagadki mówię po prostu. Wypił 17 bidonów wczoraj na trasie w 4,5 godziny, podczas 4,5-godzinnego wyścigu. Wiesz, kto to był? Jeremy Roy. 17 bidonów, czy sobie wyobrażasz, on chyba cały czas tylko pił, no. Huszoft natomiast, zdanie dnia należy do Huszofta. Jak państwo wiedzą, Tor Huszoft nie jest specjalistą od gór, tylko sprinterem, i powiedział zdanie następujące wczoraj. Brakuje mi bardzo gór, przynajmniej tam jest zimy, chłodniej. No widzisz? No tak, bo wczoraj było bardzo gorąco. Bardzo. I dzisiaj też zapowiadają, że... No tak, pewnie jest wilgotno, bo ma być ta burza. I jest... Otóż wyliczono, obliczono, ile razy poszczególni kolarze startowali w wyścigu Tour de France. I zsumowano w poszczególnych zespołach takich kolarzy. Mhm. I wiesz, co wyszło? Nie wiem, co wyszło. No i wyszła wtedy ilość startów na jednego kolarza przeciętna. Otóż w zespole Bierne-Risa, tego, o którym zaraz będziemy szerzej mówić, w zespole Saxo Bank, średnia jest prawie 5 razy turu. Uczestniczyli 5 tur na osobę. Turów. Tak, 5 osoboturów. Natomiast, proszę państwa, później Garmin na drugim miejscu, 41 osoboturów. Radio Shack 39, Rabobank 37, Cervelo 30, a Foton, to jest dla ciebie zagadka. Zero. O, świetnie, zero. Mówiłem. A przed Fotonem Lampre 8. Osoboturów. Tylko tak, osoboturów. To bardzo ładnie wybrnąłeś z tego osoboturów. Cała drużyna Futun debiutuje w Tour de France. Uzyskać jeszcze lepsze wyniki i będę chciał uzyskać wszystko, co jest najlepsze w tym wyścigu, który rzeczywiście zaczął się wczoraj po tym zwycięstwie, zaczął się dla mnie na nowo. Widzieli państwo kolejny striptease na trasie po Langu. Striptease kolarza numer 3, Andrea Grifko zastany, a tutaj nie ma stripteasu, ale korzystają sobie te krówki i kąpią się, proszę państwa, i troszkę tego cienia gdzieś tam łapią pod drzewami, bo upał jest potężny.
No a tych krówek od razu, proszę Państwa, do Château de Cancis, miejscowości Bilm. A przypuszczam, że te krówki to należą pewnie do właściciela tego zameczku. Mogłoby tak być. No i tutaj jakieś części ogrodu warzywnego. Ładne wieżyczki, już takie widzieliśmy, gdzieś ciągle szukałem tych dwóch dodatkowych. Ale tu od frontonu są tego rodzaju. O, to ładny jest rzeczywiście. Tu mają Państwo podwórko, budynki gospodarcze. Nawet jest jakiś traktor Ursus. Ładnie ten helikopter objeżdża cały ten zameczek i wszystko ładnie Państwo.